Źle! Oj, naprawdę źle się dzieje z naszym pierwszym polskim czołgiem premium 8 poziomu. TWZ-51 otrzymał wczoraj solidnego nerfa i tym samym jego jakość na polu bitwy będzie musiała ponownie zostać poddana dyskusji. Witam was serdecznie i dziś oczywiście czeka nas kolejny news z gry World of Tanks. Na początek chyba najważniejsze zmiany w polskim pojeździe. Zmiany, które uważam, że mogłyby się pojawić, ale to chyba nie jest jeszcze właściwy moment. Jako gracze z serwera europejskiego nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczenia tego pojazdu w akcji, a już teraz straci on zdecydowanie parę zalet. Zalet, które wyróżniały go na tle Defendera. No i zobaczmy właśnie, z czym to się je. Ja tylko dodam, że pojazd ten obecnie jest testowany przez supertesterów z Rosji. A to jest o tyle problematyczne, że jakby to wytłumaczyć. Polski czołg miałby być lepszy od Defendera, od obiekta 252U? Nie no, tak to się nie da zrobić. Tak być nie może, więc chyba mnie rozumiecie. Coś czuję, że celowo troszeczkę jakość tego pojazdu może być zmniejszona. No ale to już są tylko moje przypuszczenia. Napiszcie, co o tym sądzicie. Więc teraz lecimy z zmianami. Po pierwsze, wytrzymałość. Mieliśmy 1550 HP, teraz mamy 1500, czyli tyle samo dokładnie co Defender, po prostu wyrównano. Co dalej? Rozrzut na 100 metrów. Mieliśmy 0,34, mamy 0,36, czyli ewidentnie nie będziemy już mieli tak snajperskiego działa. Jeśli chodzi o czas celowania, tutaj zachodzi jeden jedyny buff z 3,2 sekundy na 2,68, czyli można powiedzieć 2,7. Delikatnie szybciej będziemy mogli skupić celownik i wycelować w rywala. Ponadto czekają nas jeszcze 4 zmiany, które pogorszą celność tego pojazdu. Po pierwsze, zmieniono rozrzut celownika w trakcie ruchu pojazdu. Tym samym podczas jazdy po prostu będziemy mniej trafiali. Czym wartość większa, tym gorzej. Po drugie, zmieniono rozrzut celownika przy obrocie pojazdu. To oznacza, że w walce z jakimś czołgiem lekkim, średnim, który chce nas wymanewrować, będziemy mieli mniejszą szansę na trafienie delikwenta. Po trzecie, zmieniono rozrzut celownika w trakcie ruchu przy maksymalnej prędkości pojazdu. Wtedy ta wartość naprawdę już będzie dość słaba. I jadąc te czysto teoretyczne 35 km na godzinę, wątpię, abyśmy cokolwiek trafiali. Po czwarte, zmieniono jeszcze rozrzut celownika przy maksymalnej prędkości obrotu pojazdu. Wtedy również ta wartość jest negatywna. Także, krótko mówiąc, jeden buff i 6 zmian na niekorzyść. Stosunek raczej nieciekawy. Poza tym warto jeszcze powiedzieć, że sam polski pojazd będzie miał 4 załogantów. Będzie to dowódca, celowniczy, kierowca, mechanik i ładowniczy. Można powiedzieć, jeden załogant mniej niż ma pudel, tak? To też jest pewna pozytywna informacja, ponieważ łatwiej będzie wyszkolić załogę, tak? Szybciej po prostu otrzymacie te dodatkowe perki typu 4., 5, no wtedy to będzie znacząco skrócone. Czym więcej załogantów, tym ten proces dłuższy. Także to tyle, jeśli chodzi o polski pojazd. Uważam, że zdecydowanie dostaje mu się po głowie i możliwe, że jeszcze coś nieciekawego się tutaj wydarzy. Nie zdziwię się, bo mówię, testują to rosyjscy gracze, a oni zrobią tak, aby Defender był lepszy. A pamiętajcie, że polski pojazd ma mieć na przodzie naprawdę duży weak point, 80 mm na przodzie, a to by oznaczało, że te 170 na przodzie to będzie tylko w niektórych miejscach, gdzie nikt nie będzie celował. To byłoby bardzo, bardzo smutne. Miejmy nadzieję, że oni wiedzą, co tam robią, bo polscy gracze będą troszeczkę w przeciwnym wypadku poirytowani, delikatnie mówiąc. I teraz słuchajcie, lecimy dalej. Słuchajcie, wersja 1.01 zostanie wprowadzona na serwer europejski 3 maja, także można powiedzieć, że za parę dni czeka nas patch z włoskimi maszynami. A ja chcę jeszcze powiedzieć parę słów o wyścigu zbrojeń, czyli nowym wydarzeniu na mapie globalnej. Od 29 maja do 12 czerwca odbędzie się duże wydarzenie, w którym do zdobycia będą obligacje, będzie do zdobycia złoto, kamuflaże, no i pojazdy z obligacje. Teraz pewnie każdy sobie myśli: obiekt 907, na to czekałem. Nic bardziej mylnego. Do zdobycia będą 3 pojazdy, dość oklepane, średnio ciekawe: M60 Patton, 121B i T95L6. Show nie ma, oj zdecydowanie, no ale
co zrobisz, jak nic nie zrobisz, 907 do zdobycia nie będzie, będą za to emblematy, będą za to kamuflaże, złote obligacje, to na pewno bardziej zainteresuje graczy. Napiszcie, czy planujecie brać udział. Ostatnia już informacja w tym materiale to, słuchajcie, T34E. Pojazd ten pojawił się na serwerze Supertest i wyróżniają go tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, na boku ma zainstalowane ekrany przeciwkumulacyjne i po drugie, jest to, słuchajcie, piątka, a nie jak większość T34, szósty tier. Wydaje mi się, że to może być nagroda w przyszłych misjach osobistych. Po prostu wątpię w to, aby Wargamingowi zależało jakoś na dodaniu piątego tieru. Dużo na nim by nie zarobili, a jako czołg nagroda w misjach osobistych ewidentnie by się nadał. Szczególnie, że mamy tutaj przecież sztuka 4 w obecnym sezonie misji osobistych. W tym roku ma być jeszcze drugi, także czołg idealnie by pasował, nie za ciekawy, ale jednak coś nowego, to byłby mój strzał, nagroda w misjach osobistych. Same parametry nie są jakieś wybitne, ale czołg daje radę. W miarę mobilny, dobre działo 76 mm, 8 stopni opuszczenia działa, przyjemna penetracja, 120 na piątym tierze, 500 HP, no naprawdę źle nie jest. Także wydaje mi się, że to będzie właśnie taka nagroda w misjach, które pojawią się w tym roku. No i cóż, to było na tyle w tym materiale. Czekam na wasze opinie, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!